Cześć, z tej strony Marek z Trybu Solo. Dzisiaj mam pokazać grę Wsiąść do pociągu, zmiana toru. Jest to gra wydana w Polsce przez wydawnictwo Rebel i bardzo dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. I zmiana toru to jest nie do końca może typowa gra, ale bardziej taka łamigłówka. Jest ona wydana z jakby w serii LogiQuest. Rebel tam miał jeszcze jedną grę z tej serii wydaną z takimi cieniami, z tego co kojarzę. I zmiana toru jest grą, w której będziemy jeździć pociągami po małej plastikowej planszy, można powiedzieć w skrócie. Dlatego, że to jest taka gra łamigłówka, gdzie mamy 40 kart z zadaniami. Na każdej karcie mamy rozrysowane początkowe ustawienie pociągów. Mamy taką plastikową, ładną planszę, na której rozstawiamy ten początkowy układ pociągów i wagonów. I w zadanej liczbie kroków musimy uzyskać układ, który jest jakby końcowy na tej karcie pokazany. Czyli tak musimy poprzestawiać te pociągi, wagony, poprzepychać, poprzestawiać je, żeby osiągnąć w jak najmniejszej liczbie kroków ten docelowy układ na planszy. Jeśli graliście kiedyś w gry typu Smart Games, to jest to troszeczkę w tym stylu. No bo to po prostu są takie łamigłówki, gdzie siadacie sobie i próbujecie je rozwiązać. Teraz zrobimy sobie taki szybki unboxing. Pokażę Wam, jak wyglądają komponenty w środku. A potem wrócimy sobie tutaj i zrobimy takie podsumowanie i powiem Wam, co sądzę o wsiąść do pociągu, zmianie toru. Także zapraszam na unboxing. Tak prezentuje się pudełko do wsiąść do pociągu, zmiana toru. Sobie możemy zajrzeć do środka. Widzicie grę dla jednego gracza, wiek od 8 lat i zawiera 40 łamigłówek. W środku za dużo nie znajdziemy. Zaraz zresztą zobaczycie, bo pierwsza rzecz, którą znajdziemy, to jest takie coś. I druga rzecz, którą znajdziemy, to jest instrukcja. Może zaczniemy od instrukcji, bo nie jest tak naprawdę długa. To jest cała instrukcja do tej gry. Mamy informacje, jak grać, jak możemy ruszać się lokomotywą, co możemy robić, co możemy nie robić, przyłączanie, odłączanie, zatrzymywanie, popychanie i tyle. Także myślę, że jeśli kupicie tę grę, to będziecie w stanie nauczyć się grać tak naprawdę w minutkę, bo tutaj zasad skomplikowanych nie ma. Ale jakby najważniejszą rzeczą w pudełku to jest ta plastikowa, nazwijmy to plansza, na której będą poruszać się pociągi. Wykonane w ogóle bardzo ładnie, mamy tutaj logo Ticket to Ride i mówię, myślę, że jakby ktoś tak sobie te pociągi zaczął zaraz zobaczycie, bo one są w takiej sprytnej, ukryte szufladce. Jeśli sobie tutaj ktoś poustawia i zostawi na stole, no to całkiem fajnie się to będzie prezentował. Nawet tu by sobie mógł wstawić zdjęcie do rozgrywki, we wsiąść do pociągu. I tak, tutaj mam taką szufladkę, ja ją całą może wyjmę i Wam pokażę. Dlatego, że tak, może wyjmiemy sobie całą. W tej szufladce mamy tak, miejsce na karty zadań. Tutaj jest karta pomocy. Z tyłu taki klucz, jak zerkać na rozwiązania tych łamigłówek. I tutaj mamy różne łamigłówki. Jest ich wszystkich 40. Tu mam 20. Tu mam pozostałe 20. Czyli w sumie jest ich 40. Cztery poziomy trudności. Te są najłatwiejsze, czarne są najtrudniejsze. Każda taka karta łamigłówki składa się z takiego początkowego układu, czyli co musimy sobie na tej planszy plastikowej ułożyć. A tutaj mamy końcowy układ, czyli jak to ma wyglądać jakby plansza w ostatnim kroku. I my z tego kroku do tego musimy dojść w jak najmniejszej liczbie ruchów. Jeśli zrobimy to w 5 ruchach, mamy jedną gwiazdkę, w 4 ruchach, 2 gwiazdki, w 3 ruchach, 3 gwiazdki. I to są jakby takie punkty, które możemy zdobyć. Tutaj z tyłu jest rozwiązanie, które trzeba sobie jakby podejrzeć razem z kartą pomocy. Pokazane jest, jak przesuwać ten pociąg, z którego miejsca na które, w ilu krokach, żeby tą zagadkę daną rozwiązać. Nie będę tego robił teraz, żeby nie psuć Wam zabawy, ale polega to mniej więcej na tym, że jak sobie weźmiemy taką na przykład zagadkę numer 1, możemy sobie tutaj fajnie ją postawić przed nami na biurku, czyli mamy takie coś i możemy sobie rozwiązywać. I mamy na przykład pokazane, że mamy tak. Pociąg musimy podać w tym miejscu. O, to jest startowe ustawienie pociągu.
a czerwony wagon musimy sobie ustawić w tym miejscu. I sobie możemy go dać tutaj. I teraz musimy zrobić tak, żeby według tej zagadki, żeby ten pociąg z tym wagonem dojechał tutaj. No i tym pociągiem sterujemy. To na przykład jest jakiś jeden ruch, on tu może jechać, o, może jechać tu, może zawracać na przykład tu. I teraz na przykład mając ten wagon, może razem z nim gdzieś tam sobie dalej jechać. Zasady są proste, możemy te wagony ciągnąć, możemy je popychać, możemy popychać inne lokomotywy, możemy te wagony przełączać. Tu jest też fajny taki licznik kroków. Możemy sobie ten pociąg jakoś sprytnie odwrócić i w ten sposób możemy sobie liczyć, ile ruchów wykonaliśmy, żeby nie musieli tego pamiętać. Jest to, no mówię, bardzo ładnie wykonane. Estetycznie w ogóle mi się bardzo podoba. I jeśli ktoś jest fanem Ticket to Ride, to może sobie tak naprawdę wziąć, mógłby sobie te wagony i pociągi jakoś tutaj o poustawiać i sobie to zostawić na stole jako taką ozdobę, dekorację, bo wygląda to całkiem fajnie. I tak jak mówię, zagadek mam 40. To ostatnie już tutaj końcowe, no to widzicie, że tutaj jest dużo więcej i wagonów, i pociągów na przykład, i dużo trudniej oczywiście jest to wszystko zrobić. Tu mamy jeszcze takie znaczniki zepsutych torów, że nawet jak damy tak, no to widzimy, że tutaj te tory w tym miejscu są uszkodzone i tutaj na przykład jechać nie możemy. Więc tak to wszystko się prezentuje i po skończonej grze można sobie to wszystko wziąć, o, wagony, porozkładać, pociągi można sobie tutaj też schować. I wszystko możemy sobie do tej do szufladki wziąć i zamknąć i schować. Także bardzo fajnie wymyślone. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Jak już wcześniej wspominałem, zmiana toru to jest taka bardziej łamigłówka niż gra planszowa. Jest ona przewidziana na jedną osobę, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby siąść sobie w kilka osób i wspólnie wymyślać, jak rozwiązać dane zadanie. Mamy cztery poziomy trudności, 40 łamigłówek, po 10 łamigłówek z każdego poziomu trudności. No wiadomo, one są coraz trudniejsze. Więc można powiedzieć, że jest to gra solo, bo najlepiej tak naprawdę sobie samemu siąść i to porozwiązywać. I właśnie bardzo przypomina mi ona tę serię Smart Games, też w Polsce wydawaną, dlatego że te gry przypominają mi trochę takie gry, wiecie, które czasami gra się na komórkach, nie? Gdzie mamy taką logiczną grę, jakąś tam na telefonie i sobie coś tam palcem przesuwamy, przestawiamy, żeby znaleźć rozwiązanie. No ale po to gramy w gry planszowe, żeby grać w gry planszowe, a nie grać na komórkach i dla ludzi, którzy nie do końca chcą siedzieć z telefonem w ręce czy gapić się w ekran, no to te wszystkie właśnie takie gry logiczne tego typu są bardzo fajną alternatywą, bo można sobie zrobić kawę, herbatę, rozłożyć sobie to przed sobą i pograć. Jeśli chodzi o tytuł Wsiąść do pociągu, to tak naprawdę to jest kwestia licencji, bo oczywiście, że temat tutaj przewodni, no to są te pociągi i je sobie przesuwamy po tej planszy. No ale jakby cel jest inny, nie? No tu chodzi o przestawienie jakichś wagonów i przejechanie tymi lokomotywami w różne miejsca i ustawienie ich na planszy w innej pozycji, a we wsiąść do pociągu, no to robimy bardziej połączenia między miastami, więc jeśli chodzi o cel gry, no to jest tutaj inny. Ale to jest kwestia, wiadomo, licencji. No. Nazwa Wsiąść do pociągu zawsze ładniej na pudełku wygląda niż jakaś generyczna gra o pociągach. Podoba mi się wykonanie tego, bo mamy ten plastikowy taki, nie wiem jak to nazwać, planszę z tymi wszystkimi torami i ona bardzo ładnie wygląda. Wygląda na tyle ładnie, że jeśli ktoś jest fanem na przykład Ticket to Ride, czyli Wsiąść do pociągu, mógłby sobie takie coś spokojnie jakby zostawić rozłożone na stole i mieć jako taką, powiedzmy, ozdobę, dekorację jakiegoś gamerskiego pokoju planszówkowego. A w momencie, kiedy ktoś ma chwilę czasu, może sobie, nie wiem, wziąć to na stół i sobie coś tam porozwiązywać. Bo faktycznie ładnie to wygląda, ten biały plastik, jakoś tak estetycznie, te kolorowe wagony i pociągi. No prezentuje się to bardzo fajnie. Też fajny pomysł, że ta plansza ma taką wysuwaną szufladkę, gdzie się mieszczą te wszystkie pociągi, karty, zadań. Jeśli chodzi o jakiś minus, no to jest taki, że pewnie jest to gra, myślę, na raz. Tutaj są jakby kilka, jest zawsze możemy, mamy jakby różną liczbę kroków, tą docelową, w której powinniśmy tę zagadkę rozwiązać, więc jeśli na przykład nie uda nam się rozwiązać na tym najlepszym jakby poziomie danej zagadki, możemy próbować innej metody dojścia do rozwiązania. Ale wiadomo, że jeśli przemielicie te 40 zagadek, no to
Nie wiem, czy będzie Wam się chciało jakby grać drugi raz i przechodzić to od nowa, zwłaszcza, że pewnie po rozwiązaniu tych najtrudniejszych, no to te początkowe poziomy trudności będą wydawały Wam się łatwe. Ale też właśnie fajna rzecz jest taka, że na każdej karcie z tyłu jest rozwiązanie i jest też taka karta pomocy, która jakby jest takim kluczem do tych podpowiedzi, więc nawet jeśli się zablokujecie, no to możecie sobie podejrzeć, jak można rozwiązać daną zagadkę. Myślę, że to też fajna gra do, tu jest napisane 8+, no właśnie do grania z dzieciakami, no bo możecie sobie usiąść z dzieckiem razem przy stole i wspólnie kombinować, jak rozwiązać konkretną łamigłówkę. Widać, że ta gra jest dedykowana trochę dla starszego jakby gracza. No właśnie w tych smart gamesach, no to tam niektóre gry to są jakieś, wiecie, w wiewiórkach, królewnach i smokach. No tu jest, to są te pociągi i wykonanie i tematyka jest taka, myślę, że akurat nie dla całkiem dla takich malutkich dzieci, więc spokojnie z takimi starszymi dzieciakami możecie sobie w to zagrać. Poziom trudności, no to myślę, że to zależy od tego, na ile jesteście, że tak powiem, kumaci i na ile macie wprawę w rozwiązywaniu takich zagadek, no bo są tutaj zagadki, które są pewnie dla jednego mogą być trudne, dla drugiego łatwe. Jeśli ktoś jest bardzo dużo tego typu zagadek łamigłówek rozwiązuje, no to myślę, że dla niego może być gra łatwiejsza. Jak ktoś nigdy w takiej gry nie grał, no to troszeczkę się pogłowi, ale jest to fajna alternatywa po prostu dla takich, no, tabletowo-telefonicznych gier logicznych. A jeśli ktoś jest fanem wsiąść do pociągu, to myślę, że też będzie fajnie wyglądał na półce, bo jest tam napis właśnie Ticket to Ride i jest to taki trochę gro-gadżet, który można sobie też ładnie gdzieś tam postawić. Zapraszam na mój Instagram, na Twitter, na Facebooka, tam będzie link do tam będą jakieś zdjęcia się pojawią i też taka moja krótka recenzja tej gry. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.